Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, oto jasnota purpurowa. Jest to zioło, które przed chwileczką zerwałam i znaczy wywołała uśmiech na mojej twarzy, ponieważ wyszłam z psem i aż się zdziwiłam, że ona jeszcze jest ze względu na porę, ponieważ jest to roślina wczesnowiosenna, ona się wczesną wiosną pojawia. Jest to roślina, którą my ludzie na przykład możemy stosować jako zioło, które oczyszcza organizm po zimie, ale dla naszych króliczków, słuchajcie, jest to przede wszystkim roślina, która działa na układ trawienny. Czyli jeżeli jakieś zauważycie, że królik, nie wiem, no ma coraz mniejsze bobki, albo no coś tam, jakieś zaparcia, to jest to roślina, która na 100% pomoże w takich sytuacjach, no chyba, że jest to już sytuacja tak drastyczna, że trzeba udać się do weterynarza, no to ja nie kwestionuję tego, ale jeżeli tą roślinę włączy się, bo ją można codziennie podawać, włączy się do diety króliczków, to na 100% króliki nie będą miały żadnego problemu z trawieniem. Więc warto zbierać takie rośliny. Ona jest bardzo cenna akurat pod tym względem. Słuchajcie, ważna informacja też jest taka, że bardzo korzystnie wpływa na wątrobę. Jak wiemy, kokcydia powodują zmiany wątrobowe, więc taka ochrona tej wątroby, takie zapobieganie przed jakimiś chorobami właśnie, przed właśnie zmianami wątrobowymi, no też wpływa korzystnie, tak, na pewno podawanie takiej rośliny, więc tutaj jakby drugi plus tej właśnie jasnoty purpurowej. Wiem też, że ma bardzo dużo w sobie flawonoidów, które hamują rozwój bakteryjny i grzybiczny, więc działa bakteriobójczo, bakteriostatycznie, więc tutaj jakby ta pomoc też jest mega fajna przy jakichś tam przeziębieniach, przy jakichś takich sytuacjach, gdzie królik, widzicie, że już jakby coś się dzieje z królikiem, no to rozumiecie, jak wciągniecie tą roślinę po prostu tak jakby w codzienny pokarm swoich króliczków, to na pewno na 100% to wpłynie korzystnie i ochronnie na waszego króliczka, na życie waszego króliczka. Jest bogata w witaminę C, w żelazo, ale co najważniejsze, rozluźnia też całe ciało, więc też działa tak uspokajająco. Jak na przykład jako ciekawostkę podam tutaj, że jak dla nas, dla kobiet akurat, młodych dziewczyn, które mają już miesiączkę i te miesiączki są bolesne, no to jest to bardzo korzystna roślina do picia jako wywar, taki wiecie, no zalewacie, zbieracie, zalewacie i pijecie, korzystnie wpływa na wasz, właśnie na to, no bo to na te bóle rozkurczowo działa, więc pomoże na pewno w takich sytuacjach. Ciekawa jestem, znaczy ja, to jest wszystko, znaczy to jest tak, no wszystko chyba powiedziałam o tej roślince. Jestem ciekawa, czy wam się podoba taki filmik. Jeśli wam się podoba, to piszcie w komentarzu. Będzie to dla mnie znak, czy kręcić dla was takie filmy, czy mówić wam o tym, czy wy już jesteście na tyle obeznani, że wiecie, że macie jakieś źródła, w których czerpiecie takie informacje. No ja kończę. Napiszcie coś pod tym filmem, czy chcecie takie filmy, czy nie. Ja dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was serdecznie, cieplutko. Do usłyszenia, pa, pa.